Witek Molicki z Witoldem Molickim. Łada, czekajcie, co to jest za Łada? 2107, o, tak na niej pisze i oni takie auto sobie sami młotkami wyklepali u siebie własnoręcznie. Szerokiej drogi, panowie. Paweł Wysocki, Jakub... Ale teraz to nie oczywiście. To też się da. No, ale to jest. Proszę. Szybko, bardzo szybko i dużo policji na drogach. Tak. Natomiast jeśli wracając do odcinków, fajnie, bo te dojazdówki nie były tak męczące między odcinkami, natomiast same odcinki bardzo szybkie. Bardzo szybkie, jak już się znalazło tempo jazdy, no to można było przycisnąć. No i faktycznie trochę staraliśmy się, udało nam się urwać nawet z drążek zmiany biegów, więc musieliśmy troszeczkę zwolnić, ale myślę, że jeszcze dalej dobrym tempem dojechaliśmy i ukończyliśmy poprzedni, przedostatni odcinek przed Fire Stage'em ten. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo nawiązaliśmy walkę z mocniejszymi autami i silnikowo, i sprzętowo, nie tylko, tak, również rocznikowo, no bo powiedzmy sobie BMW E30, no to jest auto, które no to już zupełnie inny typ samochodu już, tak? To już był 85 rok bodajże, w tym przeskok był niesamowity, ale udało nam się faktycznie nawiązać tą walkę. Było fajnie, jesteśmy bardzo zadowoleni. I na mecie. Dziękuję bardzo. Dzięki piękne. A, moja ulubiona załoga. 81. Troszkę przyłożyłem ręki do tego, że oni w ogóle jeżdżą, że zaczęli budować. To nie jest samochód, który jest jakąś tam marną repliką. Oni sobie sami go młotkami i śrubokrętami zrobili. Witek Molicki, w odróżnieniu od Witka, Witek Molicki. Aha, no to dobra. Co wyście dzisiaj wyjeździli? Wyjeździliście pierwsze miejsce w kategorii klubowej dla Automobilklubu Polski. Ale hałas was będzie teraz na rękach nosił. Chciałbym zobaczyć tego hałasa, jak bierze Witka Molickiego i niesie. Powiem wam, że to może być zdjęcie roku. Panowie, zdjęcie roku. Hałas będzie nosił Molickiego na rękach. Gratulujemy i do zobaczenia w Rzeszowie. Dziękujemy wam za fajną jazdę, wspaniałą. Cieszymy się, że się nic nie urwało, że nie zostawiliście jakichś elementów na drodze z samochodu, bo to już nie pali? Pchnąć, dobra. Słuchajcie, no jasne, pomożecie, to tak po śląsku jest. Pomożemy. Poszło. Słuchajcie.